Szanowni mieszkańcy gminy Nowogard, przed nami 29. wielki finał Orkiestry Świątecznej Pomocy i oczywiście w dalszym ciągu, jak co roku, zbieramy na leczenie i ratowanie życia i zdrowia naszych najmłodszych mieszkańców, czyli dzieci. I chciałbym Państwa zachęcić serdecznie, żeby się włączyć w tą akcję. Ona jest nietypowa, bo jest COVID, więc wiele eventów czy wiele wydarzeń tego dnia będzie odwołanych, ale pamiętajmy o tym, że do puszek będzie można wrzucać przez całą niedzielę. Wrzucę ja wraz ze swoją rodziną. Co roku, jak od kilkunastu lat, wesprę Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zachęcam Państwa również do tego. Dodatkowo przez ten weekend najbliższy, przez cały czas będzie ratusz podświetlony na czerwono jako znak współdziału gminy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i dodatkowo, tak jak co roku, wystawiam na licytację na Allegro fotel burmistrza Nowogardu. Oczywiście nie chodzi tu o żaden mebel, tylko chodzi o to, że jeżeli ktoś wygra tę licytację, to przez jeden dzień wybrany jest burmistrzem Nowogardu i zachęcam Państwa serdecznie do tego, żeby wziąć udział w tej licytacji, a pieniądze i wszystkie pieniądze z tej licytacji, 100% co do grosika, zostaną oczywiście przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i na ratowanie życia i zdrowia dzieci. Drodzy Państwo, pytacie też, gdzie te pieniądze idą z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oczywiście idą na ratowanie życia i zdrowia wszystkich dzieciaków w całym kraju, ale chcę Wam powiedzieć, że również ten sprzęt trafił do naszego gminnego szpitala. Jurek Owsiak nam go przywiózł, jest to wysokiej klasy sprzęt i on pracuje, on ratuje życie i zdrowie naszych mieszkańców i wszystkich pacjentów, którzy się w naszym szpitalu, tych najmłodszych, pojawią. Także efekty realne tej pomocy również jako gmina, jako szpital, jako społeczeństwo odczuwamy. Cel jest szczytny. Włączcie się Państwo do tej akcji wszyscy. Wszystkiego dobrego.